to nowy nabytek. MacBook Pro 15. Procesor i7. Twardy dysk 512 GB. Grafika Radeon 370. Jest to model na zeszły rok 2015. W tej chwili wchodzą najnowsze MacBooki Pro. Różnią się od tego tym, że w tych nowych jest tutaj pasek dotykowy LCD. Bardzo fajny ten pasek jest. I nie ma już tutaj tych przycisków systemowych, tylko dotyka się na tym wyświetlaczu. W zależności od tego, na czym pracujemy, tak będą przystosowane na tym pasku tutaj ikony. Całkiem nieźle to może chodzić. Drugą rzeczą jest bardzo fajną, że ten tutaj dotykowy gładzik tam jest z systemem, który odczytuje dotyk palca. Już nie trzeba hasła wpisywać przy wejściu do laptopa, przy otwarciu, tylko paluszkiem dotykamy. Bardzo następna fajna sprawa jest duży touchpad, dużo większy od tego. Minusy są takie, że nie ma tych bocznych złącz USB, nie ma, i wejścia na karty SD. Natomiast dali 4 złącza, to są takie najnowsze USB klasy C. Na razie nie trzeba korzystać w tych nowych z przejściówek, ale to oni zrobią z czasem. No i zastanawiałem się, czy wziąć nowego laptopa, 13 właśnie, tego nowego z najnowszej serii, czy 15 jeszcze miesiąc temu z najnowszej, jakim ten był. Zdecydowałem, że chcę mieć 15 ze względu, że mam już około 5 lat 13 cali i do zastosowań wideo jest 13 za mała do jakiejś pracy na obróbce dźwięku, tworzeniu dźwięku, także 13 jest za mała. I 13 w tej chwili ma wielki minus, te nowe procesory. Niestety nie, tam nie ma procesorów czterordzeniowych, są dwurdzeniowe. Nie bardzo, także chciałem wybrać coś mocniejszego i to kierowało mną, że wybrałem sobie tego. Ten model jest w tej chwili w Apple'u, jest 500 funtów tańszy, bo jeszcze miesiąc temu kosztował tutaj w Anglii 2700 funtów, w tej chwili niecałe 2200 kosztuje. A nowy model, który wszedł, procesorowo tam jest malutka różnica, 3-4%, karta graficzna skoku takiego nie ma dużego, no ale jest duży skok cenowy, ponieważ 2700 funtów podstawowy model to już była duży próg do przeskoczenia. No i wybrałem ten model tańszy, ale technicznie będzie zbliżony ze względu na dosyć, tu jest mocny procesor i jest 16 MB pamięci. Co trzeba dodać? No, przy kupnie takiego nowego laptopa trzeba nie zapominać o wykupienie dodatkowej gwarancji w Apple'u 3-letniej. To jest bardzo ważna sprawa. Jeszcze powiem, jaka jest różnica między modelem, bo to jest model 2015, a model 2014. A procesory praktycznie te same, różnica to jest tam tylko na papierze nieduża, ale jest duża różnica, kolosalna wręcz, około 50% w karcie graficznej. Już przy renderowaniu filmu tutaj w programie Final Cut Pro, którego ja generalnie używam najwięcej, 50% moc obliczeniowa podskoczyła. Przypuszczam, że to jest ze względu na tą kartę graficzną, bo on, ten program wspomaga się mocą karty graficznej, także tu już jest duży skok. Poza tym niewiele tu się zmieniło.
między tym 2014 a 2015. Jeśli chodzi o porównanie MacBooka Pro 13 do 15, ta różnica przedstawia się tutaj około 3 cm, tu około 4 cm. Jest to niby nieduża różnica, ale jeśli chodzi o pracę w programach takich profesjonalnych, to jednak jest to różnica, która zapewni nam duży, lepszy komfort pracy.